rzeczywistość nie jest ciekawa. Jeśli chodzi o coraz większą liczbę odgrodzonych wspólnot mieszkaniowych, osiedli, coraz częściej spotykamy się z takimi sytuacjami, że ambulans zostaje pod szlabanem pod bramą. Trwa to kilka minut. Może jest szansa, że ktoś nas zauważy. My wykonujemy telefon zwrotny do osoby, która nas wzywała. Ale jeżeli jest to przypadek taki, że starsza osoba, która wzywa sama do siebie, nie jest w stanie już odebrać tego telefonu, no to przeradza się w tragedię. Realnie wygląda to tak, że wyjście z ambulansu przy szlabanie jest często do zabrania taka duża ilość sprzętu, że zabieramy wszystko razem z noszami. To waży bardzo dużo, wiele kilogramów, kilkadziesiąt. Trzeba pokonać dużą odległość. Nieotwarcie bramy skutkuje tym, że docieramy bardzo często bez noszy. Sprzęt, wbrew pozorom, który posiadamy w torbach, to są ampułki, to wszystko może się potłuc, zniszczyć. Nie możemy sobie pozwolić na taką nonszalancję, że będziemy biec z tym i się poprzewracamy. Tam też często spotykamy się z taką sytuacją, że nikt nie odbiera, albo odbiera z dużym opóźnieniem. Czasami otworzą nam dopiero sąsiedzi. Jeżeli uda się wszystko nam zrealizować tak, że dotrzemy, no docieramy z opóźnieniem. Zdarzały się często sytuacje takie, że nie możemy wyjechać z takiej wspólnoty. Zamyka się automatycznie brama. Osoba, która jest w ambulansie, jest nieprzytomna. Albo rodzina w ogóle nie wpadła w stresie, nikt nie wpadł na pomysł taki, żeby nam otworzyć bramę. Stoimy. Zdarzały się właśnie takie sytuacje, ale w nocy szanse maleją, żeby ktoś nas zauważył o 2-3 nad ranem, że ambulans próbuje wyjechać na teren zamknięty. Od momentu, kiedy zostaliśmy poproszeni, aby testować aplikację, zmieniło się na tyle dużo, że faktycznie w wielu miejscach mamy szybki czas dotarcia. Jesteśmy w stanie uruchomić szlaban. Aplikacja jest na tyle intuicyjna, że nie stwarza tu większego problemu. Można łatwo i szybko dotrzeć tam, gdzie nas wzywają o to, aby udzielić pomocy. Kiedy docieramy w pobliże klatki, kiedy ten szlaban nam się otwiera i brama, mamy naprawdę niewielką odległość do pokonania i już wiemy, że jesteśmy blisko. Blisko osoby, która nas wzywa. Takich rozwiązań jak tego typu aplikacja jak najbardziej oczekujemy, bo jest ona intuicyjna. Nie musimy wozić ze sobą worka pilotów. Tak jak padały czasami propozycje, żeby mieć klucze i tak dalej, no to jest fizycznie niewykonalne.